Dziś wieczorem otrzymaliśmy informację o rzekomym pożarze, który miał mieć miejsce w zakładzie recyklingu akumulatorów w Korszach. Jak się okazało, był to fałszywy alarm. Panie dyrektorze, dostaliśmy taką informację, że w zakładzie recyklingu akumulatorów w Korszach wybuchł pożar. Proszę mi powiedzieć, czy takie zdarzenie miało miejsce? Absolutnie, dobry wieczór Państwu. Absolutnie żadne takie zdarzenie nie miało miejsca. Chciałem Państwu poinformować, jak doszło do tego, że Państwo taką fałszywą informację otrzymali. Otóż siedząc sobie w biurze w firmie, godzina mniej więcej 17, dostaję informację nagle z bramy, że pod bramą stoi straż pożarna, która przyjechała rzekomo do pożaru. Wyszedłem do strażaków, strażacy mówią, że dostali zgłoszenie od pana, że u nas się pali na terenie zakładu. No więc wpuściłem strażaków oczywiście do środka, oprowadziłem ich wokół hal produkcyjnych, pokazałem wszystkie hale produkcyjne, gdzie toczy się produkcja i gdzie się produkcja nie toczy na chwilę obecną. Strażacy obeszli cały zakład, stwierdzili, że na pewno nie było żadnego zagrożenia pożarowego i nic się tutaj nie paliło, żadne ognisko, ani tym bardziej nasza instalacja. Spisali protokół i pojechali. Oczywiście przyjechał jeszcze drugi zespół straży z Kętrzyna, który również został powiadomiony i wezwany. Była również policja przy tym zdarzeniu. W zgłoszeniu co podano jako przyczynę? Czy poinformowała Straż Państwa o tym? Usłyszałem, że powodem wezwania straży był tak zwany dym, czyli para wodna, która wydostaje się z naszych emitorów, czyli z naszych kominów, inaczej mówiąc. Na tej podstawie stwierdził, że pali się u nas instalacja i wezwał całe zastępy straży pożarnej i policji. Czyli rozumiem, że żadnego zagrożenia nie było? Absolutnie nie było żadnego zagrożenia, nic się nie paliło, u nas wszystko jest jak najbardziej w porządku. Oczywiście pracujemy, cykl produkcyjny idzie normalną parą. A proszę powiedzieć, ile trwała interwencja strażaków? Interwencja w sensie momentu przyjazdu do wyjazdu, no to gdzieś dobrą godzinkę. Informację o fałszywym alarmie potwierdził rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Nie mogę cię zgłosić do tego na zgłoszenie, natomiast moje zastępy były tam na miejscu i dowódca nie stwierdził żadnego pożaru. Nie wiem, czy będziemy to traktować jako bezzasadne. Być może zgłaszającemu mogło się wydawać, że jest takie zagrożenie, tak? Myśmy pojechali na zgłoszenie, chcieliśmy zgłoszenie. Pojechał zastęp, pojechały w zasadzie trzy wody strażackie. Dwa były na miejscu, jeden został zawrócony z drogi. Ten dowódca, który był, stwierdził, że tam nie ma żadnego pożaru. Dymu wydobywającego się z komina i z dachu, tak, obiektu hali. Myśmy pojechali, stwierdzili, że nie ma żadnego pożaru, no i na tym kończymy nasze działania, tak, i wracamy, w tej chwili wracają zastępy do macierzystych jednostek, bo to były i Korsze, i Kętrzyn, tak. I tak jak powiedziałem, nie wiem, jak będziemy to jeszcze kwalifikować, bo tak jak mówię, no każdemu może się wydawać, tak, że jest jakieś zagrożenie. Ktoś, kto jest zgłasza, nie jest strażakiem, być może nie musi wiedzieć, czy to jest zagrożenie, czy nie. Natomiast jeśli to będzie uporczywe, notoryczne, tak, powiadamianie nas na przykład co godzinę, że coś takiego ma miejsce, to póki co ten zakład, tak, ma wszelkie pozwolenie na to, żeby funkcjonować. I jeśli tam jest proces technologiczny, to więc być może jemu towarzyszą jakieś, nie wiem, wydobywanie się z dymu, chociaż nie wspomina, tak? Być może takie emisja takiego gazu, takiego dymu, może przez komin, bo to jest, tak, żeby się dym przez niego wydobywał.